Siedzielę. Chcę dzisiaj powiedzieć o niedopasowaniu. Między innymi wielu ludzi czuje się niedopasowanych. Nie potrafi odnaleźć się w różnych środowiskach, w różnych sytuacjach. Nie odnajdują się w nich. Wielu z was może czuć się niedopasowanych w ogóle. Możesz myśleć, że coś jest nie tak z tobą, bo jesteś niedopasowany, nie pasujesz. Nie mieścisz się w czymś. Trudno ci jest. I szukasz winy w sobie. Ludzie tacy próbują odnajdować w sobie cechy, które by ich dopasowały. Szukają tych cech. Nie znajdują tych cech. Spotykasz różnych ludzi i próbujesz się z nimi relacjonować i coś nie pasuje. Nie możesz tam się zahaczyć. Jesteś w różnych środowiskach, nie możesz się tam zahaczyć. Na siłę coś robisz. Szukasz potem winy. Mówisz, czemu? Przecież mam Ducha Świętego. Czemu ja tu nie pasuję? Czemu ja nie potrafię odnaleźć się w tym? Oskarżasz się i potępiasz. Chcę ci powiedzieć, że Bóg nigdy nie chciał, abyś gdziekolwiek pasował. Nigdy. Bóg nie chciał i nie chce, żebyś gdziekolwiek pasował. Dopasowywanie się nie jest od Boga. Dopasowywanie się nie jest od Boga. Druga Księga Mojżeszowa, 11:7. Księga Wyjścia. Druga Księga Mojżeszowa, 11:7. Pan robi różnicę między Egipcjanami a Izraelitami. Pan robi różnicę pomiędzy Egipcjanami a Izraelitami. A Księga Ezechiela 16:26 mówi: uprawiałeś nierząd z Egipcjanami, twoimi sąsiadami. Gdybyś się dopasował do Egipcjan, to nie mógłbyś się przeciwstawić diabłu, z którym się właśnie przespałeś. Gdybyś się dopasował. Gdybyś miał w siebie wmontowany system dopasowania, to nigdy nie wyszedłbyś z Egiptu. Gdybyś miał w sobie system dopasowania, to po twoim nawróceniu, kiedy poszedłeś na kompromis z Egiptem i przespałeś się z Egiptem, nigdy nie byłbyś w stanie wstać z łóżka i powiedzieć, to nie jest moje łóżko. Bo byś był dopasowany. Ale Bóg nigdy nie chciał, żebyś był dopasowany. Nigdy. W drugiej
Księdze Mojżeszowej w 4:19 jest napisane: i rzekł Pan do Mojżesza w ziemi Midianitów: wróć, gdybyś się dopasował z Midianitami, to ominąłbyś swoje powołanie i zbudowałbyś dom na pustyni. Gdybyś się z nimi dopasował. On tam żył wiele lat wśród Midianitów. Jako członek midiańskiego domu. Ale on tam nie był dopasowany. I dlatego to, co w nim było niedopasowane, odebrało głos Boga z płonącego krzaku, mówiącego: wróć! Wróć, Mojżeszu! Nie pasujesz do ziemi midiańskiej. Nie pasujesz do domu Jetra. Nie pasujesz tutaj. Gdybyś był dopasowany, to zbudowałbyś dom na pustyni w ziemi midiańskiej. Ominąłbyś swoje powołanie. Ominąłbyś sukces. Zostałbyś w religii. Nie siedziałbyś dzisiaj tu, gdzie jesteś. Tylko siedziałbyś w religijnym kościele. W religijnym systemie. Ale byłeś tam niedopasowany. Rozumiesz? Coś w tobie nie grało. Coś nie grało w tobie. System Bożego niedopasowania wypchnął cię. Bóg nigdy nie powołał cię do tego, abyś był dopasowany. Bóg wmontował w ciebie program niedopasowania. On to wmontował w ciebie. To uczucie ciągłego niedopasowania nie oznacza, że jesteś dziwny czy zagubiony. Ale oznacza, że twój wewnętrzny człowiek woła do twojej duszy, aby dała się prowadzić Bogu z wiary w wiarę. To ten system niedopasowania krzyczy do ciebie od środka: musisz coś zrobić. Nie pasujesz tutaj. Nie układasz się do tego. Kłóci się w tobie wszystko. Nie próbuj się dopasować. Bo ty masz być skłócony z tym. Nie próbuj tego zhumanizować. Rozumiesz? Nie próbuj się w tym ucywilizować. Nie nazywaj tego jakoś, nie dorabiaj do tego doktryny. Uznaj, że Boże niedopasowanie to jest część metodyki wzrostu. To część Bożej metodyki wzrostu. Ludzie cię będą pytać, czemu nie możesz się odnaleźć w tym systemie? Czemu jesteś kontrasystemowi? Często nie będziesz umiał odpowiedzieć jednym zdaniem, ponieważ to jest związane z tym, że jest w tobie tak wiele różnych kątów, sęków. Nie pasujesz, nie pasujesz. Nie pasujesz do układu. Nie próbuj się dopasowywać. Bo to Bóg uczynił cię niedopasowanym. Bóg uczynił cię skonfliktowanym. Takim Bóg cię uczynił. Bo inaczej, bez żadnych problemów, spałbyś z Egipcjanami i budował z Midianitami. Bez żadnego problemu byś mógł to robić. W drugiej Mojżeszowej 19:5 jest napisane: będziecie szczególną moją własnością. Szczególną moją własnością. Szczególną moją własnością. Bóg nie chce, abyś się dopasowywał, ale chce, abyś był przemieniany na Jego obraz. Ponieważ On chce się delektować tym, co stworzył. Jego interesuje Jego obraz.
Jego obraz. On stwarza człowieka, aby się na człowieku wybić, aby się na człowieku zamanifestować. Rozumiesz? Bóg nie chce, aby się dopasowywał, ale chce, aby się przemieniał, abyś mówił, okej, ja się zgadzam na to, że ja jestem niedopasowany do tego wszystkiego. Niedopasowany do świata, niedopasowany do religii, niedopasowany do humanizmu, niedopasowany do ludzkich metod myślowych. Jestem niedopasowany i jestem z tego dumny. Jestem niedopasowany i jestem z tego dumny. Zawsze ten świat mi wmawiał, żeby być częścią tłumu. A ja od zawsze, od kiedy pamiętam, miałem wielki problem z tym, żeby być częścią tłumu. Ja miałem zawsze z tym problem. Ja, będąc częścią systemu, męczyłem się. Nie znając Boga, podejmowałem głupie decyzje, które czyniły mnie innym. Ponieważ nie mogłem się dopasować. Nie mogłem się dopasować. W szkole podstawowej, kiedy widziałem, że ktoś jest złośliwy wobec drugiego człowieka, to mi przeszkadzało to, że ktoś jest złośliwy. Biłem złośliwych ludzi. Karałem ich. Ja karałem ludzi. Ja w ogóle miałem wmontowany system sprawiedliwości, wykrzywiony. Miałem wykrzywiony ten system. Rozumiecie? Wykrzywiony. Byłem trochę podobny do Samuela Jacksona w Pulp Fiction, który w ogóle szedł wykonywać wyroki i cytował księgę Ezechiela. Mówi, oto ja, zbrojne ramię Pana. I przyszedłem, aby wykonać krwawy wyrok Pański za niegodziwe Twoje czyny. I odczujesz zemstę moją. Dlaczego taki ktoś jest człowieku? Dlatego, że zawsze byłeś, tak? Widziany przez Boga jako ten, który pewnego dnia odnajdzie go jako Pana i Zbawiciela. Powołany przed założeniem świata. Niedopasowany do systemu. Nie mogący się odnaleźć. Zauważ to. I nie próbuj się dopasowywać. Nie próbuj być częścią systemu. Gdy stoisz na krawędzi, to nie myśl o tym, jak się dopasować, aby nie spaść. Ale ufaj, że przychodzi teraz zmiana. Wielu z was może stać na krawędzi. Możesz stać na jakiejś krawędzi. I możesz mieć myśli. Może powinienem się dopasować. Jestem w takim miejscu, że może powinienem się dopasować. Może powinienem zacząć działać, jak ten świat działa. Może powinienem działać tak, jak humanizm działa. Może powinienem spuścić ston. Może powinienem to zrobić. To mi mówią ludzie bezpośrednio, twarzą w twarz. Dlaczego jesteś taki kontrowersyjny? A ja mówię, ja nie jestem kontrowersyjny. Ja prezentuję wersję pierwotną. Ja nie jestem kontrowersyjny. Ja prezentuję wersję pierwotną, czyli podstawową. Oto ja jestem jak należy. A ty jesteś dopasowany. To nie ja jestem kontrowersyjny. To ty jesteś dopasowany. Bo ja prezentuję wersję podstawową. Nie działam kontra wersji podstawowej. Wręcz powiem, ty jesteś kontrowersyjny, bo ty działasz przeciwko wersji podstawowej, wersji, która mówi, że dopasowanie nie jest od Boga.
Dopasowanie nie jest od Boga. Dlaczego Bóg uczynił każdego człowieka innym? Czemu masz inne rysy twarzy? Czemu masz inne linie papilarne? Czemu masz inne talenty i uwarunkowania? Czemu chodzisz w innych darach? Czemu sprawujesz inny urząd Boży? Czemu? Czemu inny jesteś? Dlaczego jesteś inny? Czemu przez wiele lat przeklinałeś to, że jesteś inny? Dlaczego nie błogosławiłeś tego, że jesteś inny? Czemu nie powiedziałeś, dziękuję Ci, że jestem inny? Ja dziękuję Ci, że jestem inny. Chciałeś się dopasować. Chciałeś być jak ten świat. Chciałeś być potem jak religia. Chciałeś być jak inni ludzie w kościele. Diabelski system dopasowania działa jak maszyna. Rozumiesz to? To tak działa. Powstają ramy, systemy, stereotypy, które mówią, dopasuj się. Jak nie będziesz pasował, rozumiesz, to zostaniesz odrzucony. A może powinieneś być odrzucony? A może powinienem Ci życzyć, żeby Cię odrzucili wszyscy? A może z tego miejsca apostolskiego urzędu powinienem Ci teraz życzyć, żebyś był odrzucony? Żebyś sam stanął sobie w takim miejscu, tak? W którym się zorientujesz, że jesteś szczególną osobą. Może powinienem Ci życzyć, żeby zniknęli z Twojego życia ludzie, którzy klepią Cię po plecach i próbują Cię wcisnąć w jakiś system. A może niech szlak trafi takie układy. A może niech tak będzie, co? A może pożycz sobie tego dzisiaj. Może powiedz, że nie chcesz być dopasowany. W ogóle. Może przeknij wszelkie dopasowanie w swoim życiu. Bez względu na to, jak Ci jest ciężko z Twoim niedopasowaniem, nie próbuj się dopasować. Bez względu na to, co przechodzisz, ufaj w to, że jesteś szczególny. Bo Słowo Boże mówi, uczynił Cię Pan szczególną swoją własnością. Nie uczynił Cię Pan częścią systemu. Uczynił Cię Pan szczególną swoją własnością. Wiecie, skąd wychodzą wszystkie zaburzenia? Stąd, że ludzie nie akceptują samych siebie. Ludzie nie akceptują samych siebie. Rozumiesz? Ludzie nie akceptują samych siebie. Po prostu. Nie akceptują samych siebie. Nie akceptują swojego wyglądu. Nie akceptują swojego poziomu intelektualnego. Nie akceptują. Nie akceptują swoich uczuć. Nie akceptują tych rzeczy. Nie. Chcą się dopasować. Chcą być jak inni. Chcą się ubierać jak inni. Chcą się zachowywać jak inni. Rozumiecie? Wiecie, kim są ludzie, którzy wymyślili modę na tym świecie? Wszyscy korzystamy z tej mody teraz, jak tutaj siedzimy. Każdy z nas, czy nam się podoba, czy nam się nie podoba. Wszystkie te ubrania, które na sobie mamy, zostały stworzone, wiecie, przez kogo? Przez kogoś, kto się nie dopasował do systemu mody. Rozumiecie? Powstał w jakimś momencie jakiś odważny człowiek i doszedł do wniosku, tak, że można robić koszulki w kwiatki dla facetów. A dlaczego jest, ma być uznawany przez nas taki standard, że kwiaty na świecie są dla kobiet? A gdzie masz na to dowód jakikolwiek, że kwiaty kojarzą się z kobietą? Gdzie? Powiem Ci gdzie. Tu. Tutaj. Tu jest myśl. Rozumiecie? Ja jeszcze nie słyszałem. Znaczy, ja to już doświadczyłem, bo dostałem ostatnio kwiaty od kogoś, od faceta na urodziny moje. Ale ja mogę na palcach jednej ręki policzyć to, że mi jakiś facet przyniósł kwiaty. Przez 46 lat życia.
Kobieta dostaje kwiaty, to jest rzecz normalna, bo to pasuje. Ale jak facet dostaje od faceta kwiaty, to nie pasuje. Jesteśmy przesiąknięci diabelskim systemem dopasowywania. Wszędzie. W każdej dziedzinie. Mamy robić tak. Mamy robić tak. Mamy robić tak. Jakiś czas temu kupiłem Agacie jedne perfumy. Perfumy to wymyślił jeden człowiek. Ten zapach. Nikt tego zapachu jeszcze nie podrobił. Nikt go nie podrobił. Wszyscy na tym zapachu robią. Mnóstwo firm robi na tym zapachu, bo to się daje odczuwać. Ale ten zapach wymyślił jeden odważny człowiek. Pewien odważny kreator. To jest niesamowity zapach. On go wymyślił. A wiecie czemu? Bo on się nie bał. On w ogóle niedopasowany jest ten facet. Czasami jak go oglądam w ogóle w telewizji, bo jeszcze żyje, tak? Ja mówię, cholera, no niedopasowany jest całkowicie. W ogóle niedopasowany. Ja pomijam tematy moralne, czy coś jest dobre, czy złe, to nie jest istotne. Ja nie mówię teraz o tym. Ja mówię o tym, co diabeł stworzył. A jaka jest metodyka Boża? Bóg nie chce, żebyś był dopasowany. Bez względu na to, co się dzieje w twoim życiu, nie możesz w to pójść. Nie możesz pójść w cień, w szarość. Nie możesz się dopasować. Rozumiesz? Bo będziesz spał z diabłem i mieszkał na pustyni. Rozumiesz? Objawienie Jana 2,17. Kto ma uszy, niechaj słucha. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej. Dam mu też kamyk biały. Na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Kto ma uszy, niechaj słucha. To jest tylko dla ludzi, którzy są w stanie otworzyć się na objawienie Boże. Zwycięzca. On dostaje jeść z miejsca ukrytego. Z miejsca, którego nikt nie zna. Dam ci manny ukryty. I dam ci kamyk biały. Wiecie, co symbolizował kiedyś kamyk biały w tamtych czasach? Jak się szło do sądu, jak się dostawało wyrok uniewinniający, to symbolicznie dawali ci biały kamień do ręki. I to miał być dowód na to, że jesteś uniewinniony. To było prawne. To jest zwrot prawny. Dam ci kamyk biały. Dam ci kamyk biały. A na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Masz nowe imię. Ty jesteś indywidualną postacią, prawnie usankcjonowaną w duchowej rzeczywistości. Można by rzec, jesteś ty i Bóg. Nie ma systemu wokół. Diabeł cię będzie zawsze chciał wkręcić w system. Coś ci powiem, żeby żyć zwycięskim życiem, musisz być świadomy swojego imienia. Ty musisz wiedzieć, że ty jesteś indywidualna postać. Powiem więcej, żebyś mógł kochać, prawdziwie kochać, to ty musisz znać swoje imię. Żeby móc funkcjonować w kościele, w społeczności, rozumiesz, dając samego siebie, to ty musisz znać swoje imię. Ty nie możesz być dopasowanym człowiekiem. Ty musisz być wolnym człowiekiem. Wolnym od systemu. Wolnym. Bóg nigdy nie chciał, abyś gdziekolwiek pasował. Nigdy. Gdy jest ciężko i trudno,
to nie jest to powód, aby się dopasowywać. Ale jest to wskazówka, aby dostrzec i wypowiedzieć swoje nowe imię. Kiedy stoisz na krawędzi życia, to nie jest to moment, że masz się dopasowywać, tylko ty masz zacząć głęboko doświadczać tego, kim ty jesteś w Chrystusie. Ja głęboko doświadczam, kim ja jestem w Chrystusie. Ludzie, ja mam w sobie tak umocowane mechanizmy zjednoczenia z Bogiem, że pewne sprawy w ogóle nie dotyczą już mnie. One już mnie nie dotyczą. Ja o nich nawet nie rozmawiam, bo nie ma o czym. Nie ma o czym. Ja mam tak przesiąknięty mózg tym. Rozumiecie? Ja jestem na przykład tak świadomy, że na przykład władza jest mi ku dobremu, bo ja jestem na tronie z Bogiem. Rozumiecie? Jestem tak świadomy, że władza jest mi ku dobremu, że w mojej głowie nie ma ani jednego elementu mówiącego o tym, że władza może w jakikolwiek sposób zadziałać przeciwko mnie. W związku z tym władza nie działa przeciwko mnie, bo ja nie ściągam tego w ogóle na zasadzie prawa przyciągania. Ja tego nie ściągam. Zatem przed policjant na ewangelizację zaczął rozmowę. Stanąłem przed nim. Nie wiem ile. Dwie minuty. Minuta rozmowy spowodowała, że facet powiedział, że jak tylko będziemy potrzebowali jakiejś pomocy, to on zaraz wszystko załatwi. A wcześniej dyskusję prowadzi. Rozumiecie? Chodzi o to, że ty musisz zacząć głęboko rozumieć, jakie jest twoje nowe imię. Kto ty w ogóle jesteś? Ty nie możesz myśleć, jak ja się mam dopasować. Wiecie, jak my kiedyś wychodziliśmy z jednego kościoła, dawno temu, religijnego kościoła, to jedna osoba, która z nami stamtąd wychodziła, miała wizję. I w tej wizji był pokazany ten kościół jako statek i że on tonie, ten statek, on tonie. I kwestia naszego dopasowania się teraz to jest to, że my utoniemy z tym statkiem. Wiecie, że to jest nieprawda, że można być w jakimś martwym duchowo miejscu, rozumiecie, nie wychodzić stamtąd i cały czas odnosić sukces w Bogu. To jest bzdura. To jest bzdura. Pójdziesz na dno z Tytanikiem. Tytanik idzie na dno, ty idziesz na dno. Nie ma tak, że ja chodzę z Bogiem, jestem w tym miejscu, ja mówię, proszę cię, weź. Absolutnie. Pójdziesz na dno. Pójdziesz na dno. To jest tak, jak ja bym był na przykład związany z naszym państwem. Ja jestem w ogóle nie związany z naszym państwem. Mentalnie, rozumiecie? Mentalnie. Ja sobie nie wyobrażam, żebym w ogóle oddał życie za Polskę. Przepraszam. Okej? Okay? Jak w ogóle masz taką mentalność, że za Polskę byś oddał życie, to ja cię zapraszam do uwolnienia od demonów dzisiaj w ogóle. Demony nacjonalistyczne w ogóle. Patriotyzm to jest zwiedzenie. Patriotyzm jest zwiedzeniem. A wiecie, skąd ja wiem, że patriotyzm jest zwiedzeniem? Z tego właśnie starego Pisma Świętego, co Przemek się opowiadał o nim. Tam jest napisane, nie ma Żyda ani Greka. W ogóle wielu nie ma. Ale system mówi tak, dopasuj się. Wiecie, że teraz było to święto, czego to było święto? Niepodległości. W większości kościołów w Polsce stale hymn śpiewali. No hymn! W kościołach hymn! Ewangeliści w kościoła hymn śpiewali. Jeszcze Polska nie zginęła. Dobra, jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Narodzeni z Bożego Ducha ludzie śpiewają. Oni szablą będą odbierać, przeciwnie, co tam... Rozumiesz, o co tu chodzi? Polacy. Zamienili Maryję z Królowej Polski na Jezusa, Króla Polski.
tylko na zasadach takich, proszę Ciebie, że te Polski to jest bardziej akceptowane niż Jezus. Jezus się mówi ciszej, a Polski głośniej. Jezus jest królem Polski. Wiesz o co? Jestem Polakiem. Bo to jest system, dopasuj się. Dopasuj się. A ja się nie chcę dopasować. Rozumiesz? Ja się nie chcę dopasować. Okej? Okay? Ja bym w życiu nie poszedł na pewno z tym krajem. Okej? Okay? Ja się do Kongo bym wyprowadził i w Kongo kościół założył. Okej? Okay? Jak to by... Bo no taka prawda. To jak się czujesz, nie definiuje kim jesteś. To jak jest wpływ na ciebie z zewnątrz, nie definiuje kim ty jesteś. To nie definiuje. Twoja siła bierze się z tego, że wiesz, kim jesteś. Jakie jest twoje imię? Prawnie tobie nadane. Nie jak system mówi. A system mówi, dopasuj się. Bądź jak my. Dołącz do nas. Zróbmy to razem. Reaguj jak my. Kupa ludzi z kościoła reaguje tak jak świat. A charyzmatyków przede wszystkim. Charyzmatyk myśli, że się może kłócić ze światem. Że może ryczeć na świat. Rozumiesz? Buczeć, huczeć, być agresywnym. Okej? Okay? Tak myśli charyzmatyk. Bo Pan jest ze mną. Halo. To jest zwiedzenie, bo tak działa świat. Tak działa świat. Tak działa świat. Jestem w stanie, po ludzku, pokonać większość osób w starciu fizycznym. Tylko ja bym tego nie zrobił. Rozumiesz, o czym mówię? Ja sobie nie wyobrażam tego, tak? Że ja agresją reaguję na agresję. Okej? Okay? Ja się nie boję. Okej? Okay? To nie o to chodzi. Jak ja miałem konflikt w więzieniu, to ja się nie bałem, że zostanę pobity. Ja się modliłem w środku, mówię, Panie, pomóż mi, żebym go nie kopnął w gardło. Pomóż mi, Panie. Pomóż mi w tym. Pomóż mi w tym, żebym dał się pobić. Pomóż mi w tym, Duchu Świętym. Rozumiesz, o co chodzi? I to nie jest związane z moją, bo ja znam swoją wartość. To jest nieważne, czy ja go pobił, czy on mnie pobił. Tu moja wartość nie jest ukształtowana. Ja po prostu wiem, kim ja jestem. Ja się nie dopasowuję. Ani tak, ani tak. Rozumiesz? Ani tak, ani tak. Ja pod wpływem prowadzenia Ducha Świętego jestem w stanie spacyfikować człowieka, jak będzie potrzeba i pozwolić, żeby człowiek mnie pobił. Bo ja nie jestem tym światem, ani nie jestem religią. Może diabeł okradł cię z tego, jak masz sobie poradzić. Ale nie może cię okraść z tego, kim jesteś. Może ty dzisiaj nie wiesz, jak masz sobie poradzić w różnych sytuacjach. I ja to rozumiem. Ale diabeł nie może cię okraść z tego, kim jesteś. Ty się musisz skupiać na to, kim ty jesteś. Bo jak się będziesz skupiał na tym, jak sobie poradzić, to będziesz bardzo podatny na to, żeby się dopasowywać. Rozumiesz? Nie myśl o tym, jak sobie poradzić. Jak stoisz na swoich krawędziach życiowych, nie myśl, jak mam sobie poradzić. Boże, co mam zrobić? Boże, jak mam zadziałać? Uspokój się. Zacznij się skupiać na tym, kim ty jesteś. Zacznij mówić, Boże, dziękuję ci, że ja jestem zjednoczony z Tobą. Boże, dziękuję Ci, że ja jestem jedno z Tobą. Boże, dziękuję Ci, że mam nowe imię. Gdzie indziej przełóż ciężar na co innego. Nie jak mam zadziałać, co mam zrobić. Zostaw to. Ile razy miałeś sytuację, proszę Was, ilu z Was się modliło, co mam zrobić, a do tej pory nie wiesz, co masz zrobić. No widzisz? No i co? Bo co, bo on jest głuchy? Nie! Bo to są nieprawidłowo zadawane pytania. A ilu z Was
pytało, co mam zrobić, i przychodziły ci do głowy pomysły, jak się dopasować. A? Rozumiesz, jakie to proste jest, żeby ci diabeł władował materiał taki? Nawet zadawane pytania wielokrotnie, to już jest błąd techniczny. Chrześcijanie sobie myślą, że o wszystko się mogą pytać. Nieprawda. To jest nieprawda. Apostołowie do tego doszli w pewnym momencie. Mówią, już nie musimy cię pytać. Już nie musimy cię pytać. On ich cały czas kierował na to, kim On jest w Chrystu i kim On jest w Ojcu i kim oni są w Nim. Bóg cały czas kieruje nas na naszą tożsamość w Nim. To jest nowe imię. Nowe imię. Przychodzi problem. I pierwszą rzeczą, która jest za problemem, to jest system mówiący tak. Pomyśl teraz, co masz zrobić. Pomyśl, jak masz z tego wybrnąć. Pomyśl sobie. Zastanów się. Pomódl się. To jest błąd. Chrześcijanin nie powinien się nigdy zastanawiać nad tym, co ma robić. Nie powinien się modlić o to, co ma robić. Chrześcijanin powinien się kierować na swoje nowe imię, na swojego wewnętrznego człowieka. To spowoduje, że chrześcijanin będzie zamknięty na zwiedzenie. Kiedy jestem skupiony na swoim nowym imieniu, kiedy ja wiem, że jestem prawnie usankcjonowany w Chrystusie, kiedy ja rozważam to, jak jestem wielki w Bogu, to będzie implikowało rozwiązania. I tam już nie będzie wejścia na system dopasowania. Rozumiesz? Ale im więcej myślisz o tym, co masz zrobić, jak sobie poradzić, tym większe lęki przychodzą do życia. Każdy dzień niewysłuchanej modlitwy powoduje zwiększenie lęku. Przecież to znacie. A potem trzeba wyznawać, nie boję się, nie lękam. Okej? Okay? Musisz wyznawać, nie boję się, nie lękam, bo się boisz i lękasz. Otóż ja to rozumiem, wyznanie jest bardzo dobre. Ale pokażę ci drogę jeszcze doskonalszą. Jest taka możliwość, że nie będziesz odczuwał w ogóle tego lęku. Jak się nauczysz nie skupiać na tym, co masz zrobić, tylko na tym, kim jesteś. Bo diabeł ci nie może ukraść tego, kim jesteś. Skupiając się na tym, kim jesteś, otwierasz wrota mocy. Twoje nowe imię to generator mocy. Wiara w Boga to wiara w twoją tożsamość Bogu. Wiara w Boga to wiara w twoją tożsamość Bogu. To nie jest inna wiara. Tu nie ma innej wiary. Chcę cię zachęcić, żebyś spędzał więcej czasu nad rozważaniem, kim jesteś, zamiast jak mam to zrobić, Panie. Spędzaj więcej czasu nad tym, kim jesteś. Rozmyślaj o tym, kim jesteś. Kiedy myślisz o tym, kim jesteś, to zaczyna implikować cały system rozwiązań. To przychodzi automatycznie. Rozumiecie? Automatycznie. Kim jesteś? Kim jesteś? Kim jesteś? Musisz myśleć o tym, kim jesteś. Jeżeli będziesz myślał o tym, kim jesteś, to będziesz wiedział, co masz robić. I przez jedną sekundę nie przyjdzie ci do głowy to, aby się dopasować. Nie dopasujesz się. Nigdy się nie będziesz chciał dopasować. Jak ci przyjdzie pomysł, żeby się dopasować, to wzbudzi to w tobie obrzydliwość. Obrzydliwość! Rozpoznasz demona, który powie do ciebie tak. Zrezygnuj ze swojej tożsamości na rzecz tego, aby się dopasować do drugiego człowieka. Aby być takim, jak on chce, abyś był. Aby się dopasować do systemu. Wiesz, co chce zrobić diabeł? Diabeł chce, abyś miał innego Boga. Boga dopasowania. Ludzie się upodabniają jedni do drugich. Mówią tak samo. Zachowują się tak samo. Kopiują jedni drugich. A to nie jest Boży zamysł.
to nie jest Boży zamysł. To nie jest ważne, że nie wiesz jak. Ważne jest, że wiesz, kim jesteś. Ja wiem, kim ja jestem. Zobacz, czy wiesz, kim jesteś. Spójrz teraz w swoją duszę i zobacz, jakie czynniki wpływają na to, jak masz życie. Jakie zdarzenia z ostatnich tygodni, miesięcy ukierunkowały Cię? Zobacz, co Cię ukierunkowuje. Zobacz, w ilu porażkach stanąłeś w życiu i doszedłeś do wniosku, że musisz coś w sobie zmienić, żeby tylko być kochanym. I to nie była zmiana na dobre, to była chęć dopasowania do drugiego człowieka. Kiedyś tak poraniłem moją żonę. Ja ją raniłem, a ona dawała się ranić. I dopasowywała się do mnie. Ale nie dopasowała się do mnie dlatego, że to było zgodne z jej przekonaniami. Ona się dopasowywała dlatego, bo chciała być kochana. Rozumiecie? I doprowadziłem do tego nasze małżeństwo, że po 25 latach, jak powiedziałem do mojej żony, że Cię potrzebuję, to ona powiedziała, ale nie wiem, o co chodzi. Diabeł jest to w stanie zrobić każdemu człowiekowi. Bóg nie chce, żebyś był dopasowany. Bóg chce, żebyś znał swoją tożsamość. On nie po to umarł na krzyżu za twoje grzechy, abyś dopasowywał się do systemu. Rozumiesz? On nie po to umarł na twoje grzechy i nie po to wstał z martwych, abyś ty się dopasowywał. On chce, żebyś znał swoje nowe imię. On według imienia Cię będzie prowadził. To On powiedział do Twojego nowego imienia. Poprowadzę Cię. Nie zostawię, nie opuszczę, poprowadzę. To nieważne jak, ważne kim. Nieważne jak. Po prostu powiedz w swoim duchu, to nieważne jak to się stanie, ponieważ ja wiem, kim jestem. Rozumiesz? Wykrzycz to dziś. Wykrzycz to dziś. Nieważne jak to się stanie, ważne kim ja jestem. Powiedz, Panie Boże, nieważne, czy ja tam dolecę, czy ja tam dojadę, czy ja tam dojdę, czy ja tam dopełznę, czy mnie tam dowiozą, ale to ja. Nieważna jest metoda. To jest nieważna metoda. Rozumiesz? A diabeł Ci będzie poddawał substytuty i będzie mówił już teraz szybciutko. Teraz to trzeba tak zrobić. Trzeba być z tym człowiekiem, z tym. Pewnie będziesz z tym, to się świat zawali. Jak nie zrobisz tego, to się świat zawali. Jak nie będziesz się podobał temu, to się świat zawali. Rozumiecie? Nieważne jaką metodą sięgniesz po sukces, szczęście, miłość, radość. Ważne, że wiesz, że Ty to Ty. Proszę Cię, żebyś tak myślał, żebyś na tym się skupiał. Skoro wiesz, kim jesteś, to zrobisz to. Jeżeli wiesz, kim jesteś, to zrobisz to. Ja wiem, że jestem bohaterem. Ja wiem, że jestem zwycięzcą. Ja to wiem.
Nie mam żadnych wątpliwości. Ja zawsze zwyciężę. Zawsze. Ja zawsze dojdę do celu. Zawsze dojdę do celu. Jak mnie zapytasz, Artur, jak dojdziesz do celu? Ja powiem, nie wiem, jak dojdę do celu. Może na twoich ramionach, ja nie wiem. Może mnie tak pokochasz, że mnie tam zaniesiesz. Rozumiesz? Nie wiem, jak to zrobię. Ludzie, ja naprawdę nie wiem masy różnych rzeczy. A im dłużej chodzę z Bogiem, tym jestem bardziej świadomy, że w ogóle mnie to nie boli. Ale im dłużej chodzę z Bogiem, tym bardziej wiem, kim ja jestem. Rozumiesz? Cię patrzę śmierci w oczy. Patrzę diabłu w oczy. W ogóle mnie to nie przeraża. Dlatego, że wiem, kim jestem. Świat zarzuca mi pychę i mówi tak. Powinieneś reklamować Chrystusa, a nie siebie. Jesteś narcyzem. A ja wiem, że jestem ikoną Boga. Znam moje nowe imię, wypisane na białym kamieniu. Rozumiesz? Nie pozwól, aby ciemność życia zasłoniła ci twoje nowe imię. Pamiętaj, że błogosławieństwo Boże spoczywa na ludziach, a nie na sytuacjach. Błogosławieństwo do twojego życia nie jest na innych osobach, nie jest na sytuacjach w twoim życiu, ale jest na tobie. Na tobie. Błogosławieństwo Boga nie jest na twojej firmie, na twoim biznesie, na twojej służbie. Tam nie ma błogosławieństwa Boga. Błogosławieństwo Boga jest na tobie. Na tobie. Bardzo zależy na tym, żebyście nigdy nie pokupili siebie, żebyście nie zapomnieli, kim jesteście, żebyście nie pozwolili dopasować się, żebyście nie pozwolili, żeby coś was skonsumowało, niech was nic nie skonsumuje, ludzie, niech w ogóle nie skonsumuje was nic. Nic. Nie zadawajcie tych tysięcy pytań, jak z tego wyjdę, co zrobię, co zrobię. Nie wiem. Pytasz Boga, tak pytam. Masz odpowiedź? Nie mam. To przestań pytać. Ja nie wiem. Jak nie znasz, nie słyszysz odpowiedzi, to przestań pytać. Nie bądź głupcem. Czemu pytasz ciągle o to samo Boga? Co ty myślisz, że kim on jest? Wariatem? Pytam i nie wiem. Pytam i nie wiem. Przestań pytać. Ktoś mądry kiedyś powiedział, jeżeli moja modlitwa nie działa, to znaczy, że muszę zmienić modlitwę. Skup się na tym, kim jesteś. Stań dziś przed lustrem. Powiedz, ja mam nowe imię. Jestem zjednoczony z Chrystusem. Błogosławieństwo Boga jest na mnie. Za cokolwiek się wezmę, to ja zwyciężę w tym. Pewne rzeczy będą musiały umrzeć w twoim życiu. Wiesz, z jakich przyczyn? Bo dopasowałeś je. No już dopasowałeś się, teraz one muszą umrzeć. Pozwól, żeby one umarły. Dopasowane rzeczy muszą umrzeć. Dopasowane relacje muszą umrzeć. Rozumiecie? Ja bym naprawdę kiedyś bardzo mi przeszkadzało to, jak Agata miała swoje zdanie na różny temat. Bardzo. A w pewnym momencie mojego życia, wiecie co zrozumiałem? Że ja bym w życiu nie chciał żyć z człowiekiem, który nie ma swojego zdania. Nigdy. Co to jest za życie z człowiekiem, który nie ma zdania? Nie chciałbym mieć takiej żony, która w ogóle od rana miałaby takie zdanie, jak ja mam. Mówię to z pełną świadomością teraz. Ja jeszcze się mogę
środku... Ja jeszcze się mogę w środku uczyć tego. Ale ja nie chciałbym. Naprawdę. Nie chciałbym, żeby się dopasowała do mnie. Nie chciałbym. Bo to by wykluczyło bliskość. Rozumiecie? To by wykluczyło bliskość. Bo jak ktoś jest taki jak ty, to nie ma mowy o bliskości. Rozumiesz? To się nazywa onanizm. Ty i ty. Taka para. Okej? Okay? Nie dopasowuj się. Nie dopasowuj się. Nigdy. Do nikogo. Miłość nie polega na dopasowywaniu. Nie. Miłość polega na tym, że zaczynamy pojmować siebie nawzajem. Rozumiecie? Bóg się do nas nigdy nie dopasowuje. I nigdy nie chce, żebyśmy się dopasowywali na siłę do Niego. Przemiana na Jego obraz to nie jest dopasowywanie. Rozumiecie? Dlatego On nie chce uczynkowości. On nie chce uczynkowości. Gdybyś zapytał Boga, co mam dla Ciebie zrobić, Panie? I gdybyś dobrze słuchał, to usłyszałbyś tylko jedno. Nic. Odnajdź dzisiaj siebie, proszę Cię. Odnajdź siebie. Przeproś dzisiaj Boga, że się dopasowywałeś. I skup się na swoim nowym imieniu. Wróć do siebie. Wielu z Was teraz się budzi. Budzi się taka świeżość, tak jakby się ze snu obudził. Ja chcę, żebyś to pielęgnował sobie dalej dzisiaj. Wstańmy, proszę. Ojcze, ja modlę się teraz. Ojcze, ja chcę, aby ludzie głęboko doświadczali skupienia na swojej tożsamości w Chrystusie. Ojcze, ja chcę, żeby dzisiaj każdy człowiek, który w jakiejkolwiek dziedzinie życia dopasował się do tego systemu, który go otacza, do świata, do innych ludzi, który zgwałcił sam siebie, żeby teraz pokutował. Duchu Święty, Ty prowadzisz nas dalej i głębiej. Ja modlę się teraz. Ja chcę, żeby ludzie widzieli swoje nowe imię. Imię, które Ty nam nadałeś. Imię, które znamy. My znamy to imię. Znamy to imię. Ojcze, ja chcę, żeby ludzie nie skupiali się na tym, jak mają żyć. Żeby nie wyciągali ciągle całego systemu metod. Nie rozważali tego. Ale żeby skupiali się na tym, kim są. Kim są w Chrystusie. Że siedzą z Chrystusem na Twoim tronie, Ojcze. Że są władcami Wszechświata z Chrystusem. Że są zanurzeni w miłości, jak Chrystus jest zanurzony w Tobie. Że posiadają wszystko to, co posiada Chrystus. Niech skupiają się na tym, niech myślą o tym dniem i nocą, niech nam się śni, Ojcze. Duchu Święty, ja modlę się o to. Niech Kościół przekierunkowuje się na to, kim jest, a nie na to, co ma robić. Niech te poszukiwanie rozwiązań zostanie zastąpione rozważaniem tożsamości w Chrystusie. Niech ludzie nie dopasowują się. Niech zrozumieją, że nie są powołani do dopasowywania. Ojcze, uwielbiam Cię za to. Uwielbiam Cię za to. Hamata sile lare de kiedy lare de kiedy lare de romare lare de kiedy lare des. Remane paradika de lare de kiedy lare de sias. Remane le choro loro no kono no bradri de kiedy lare de sila de kiedy lare de kiedy lare de kiedy lare de kiedy lare de sila de kiedy lare de kiedy lare de sila. Powierzaj się. Powierzaj się w ogóle. Powierz mu się, powiedz: Panie Boże, ja już nigdy nie będę szukał rozwiązań żadnych. Ja pokutuję z tego.
imieniu Jezusa będę się skupiał na tym, kim jestem w Tobie. I wtedy będę wszystko wiedział, bo Ty powiedziałeś, że ja z Tobą jestem na tronie Ojca, a pod moimi stopami jest wszelka władza i moc na niebie i na ziemi. Halleluja. Rozerwij w swoim życiu wszelkie dopasowanie, wszelką grupę dopasowywałeś. Nie bój się tego. W ogóle nie stracisz na tym. To Cię nie zniszczy. To Cię nie zniszczy. To Cię ubogaci. O, metodami religii, humanizmu. Nie będę działał metodami ciała.
posiadanie wiedzy na temat rozwiązań nie daje poczucia bezpieczeństwa. Gwarantuję ci, że dzisiaj się dowiesz pewnych rzeczy, jak coś zrobić. Natychmiast za parę sekund pojawią się następne. Jak zrobić znowu coś. I tak do końca świata. Bo to nie działa. A jak wiem, kim jestem, wow. Hallelujah. Dziękujemy ci, Ojcze, za ten dzisiejszy dzień.